Gotyckie zamki, Warmii i Mazur. Zamki Warmii i Mazur to właściwie część wielkiego systemu warowni, który pozostawił po sobie zakon krzyżacki. Opowiada Małgorzata Jackiewicz-Garniec, współautorka książki Zamki Państwa Krzyżackiego w dawnych Prusach. Zakon krzyżacki i budowa państwa, która tutaj miała miejsce przez 3 stulecia, to ewenement w historii całej Europy, ale też jedyny w Europie tak wspaniały system warowni ceglanych. Odróżnia je od wszelkich innych zamków w Europie przede wszystkim budulec, a druga rzecz to, że zostały wzniesione przez zakonników właściwie, bo to zakon rycerzy Najświętszej Marii Panny w Jerozolimie był jego podstawowym fundatorem, a także kapituła i biskupi. Jak do tego doszło, to trzeba sięgnąć daleko, daleko wstecz, bo do wieku XIII, kiedy właśnie tutaj zostali sprowadzeni krzyżacy, by ówczas ostatni już przyczółek pogańskiej Europy zdobyć w ramach wypraw krzyżowych, które wtedy właśnie kończyły się w Europie. To tutaj, na północno-wschodnim skrawku Europy, oddzielone Wisłą, oddzielone puszczami i mokradłami od południa, od strony terenów Polski, mieszkały plemiona pruskie, które jeszcze były plemionami pogańskimi. I tak przybyli tutaj krzyżacy. Trzeba pamiętać, że swoje najpiękniejsze, największe, najbardziej reprezentacyjne siedziby postawili na terenie ziemi chełmińskiej, bo tam zostali sprowadzeni przez Konrada Mazowieckiego i tam najszybciej wybudowali swoje twierdze. I te są najbardziej znane. Potem zamki na Pomorzu, zamki na Powiślu, oczywiście z największym zamkiem, zamkiem w Malborku, który jest największą ceglaną twierdzą w Europie, który już od dawna wpisany jest na listę UNESCO. Ale właściwie przez wiele, wiele lat zapomniano zupełnie o takim prowincjonalnym obszarze państwa zakonnego, bo to trzeba sobie powiedzieć, którym były Warmia i Mazury. I te zamki są zamkami wznoszonymi najpóźniej i właściwie budowane były w wieku XIII, XIV do czasu bitwy pod Grunwaldem, kiedy już zaczął się powolny upadek państwa krzyżackiego aż do pokoju toruńskiego. Trzeba też pamiętać o jeszcze jednej ważnej rzeczy, że w momencie, kiedy tutaj przybyli zakonnicy, których władcą był papież, papież przeprowadził podział administracyjny państwa zakonu krzyżackiego. Podzielono je na diecezje. Z każdej diecezji wydzielono część, którą władali zakonnicy i część, która stanowiła uposażenie kapituły. Tylko w przypadku Warmii udało się dzięki zapobiegliwości pierwszego biskupa Anselma spowodować niezależność biskupstwa wobec zwierzchności zakonników. I stąd też może na Warmii wzniesiono naprawdę wyjątkowe budowle obronne. Warto też zauważyć, że nie przypadkiem przecież zamki w państwie krzyżackim powstawały w odległości najwyżej jednego dnia drogi. No trzeba pamiętać, że to był czas podboju. To było głębokie średniowiecze. Tutaj zakonnik nie mógł nocować poza zamkiem. W każdym zamku musiało być miejsce do modlitwy, miejsce do spotkań, miejsce wspólne do spania, że to wszystko było nakazane regułą i podporządkowane ścisłemu planowi. Była to architektura niezwykle funkcjonalna, ale przy swojej funkcjonalności jest też architekturą naprawdę bardzo piękną. Musiała też pełnić rolę reprezentacyjną. Miała też przecież uosabiać potęgę chrześcijaństwa. A to wszystko według zasady módl się i walcz.